Jarosław Juszkiewicz, dziennikarz radiowy, lektor i twórca cyfrowy. Od 2007 roku użycza głosu polskiej nawigacji Google Maps. Od 10 lat zapalony akwarysta morski, posiadacz akwarium o pojemności 108 litrów. Jego akwarium znajduje się po drugiej stronie ściany studia, w którym Jarek nagrał słynną frazę Kieruj się na południe. Cześć Jarku. Dzień dobry. E, dziękuję Ci, że przyjąłeś nasze zaproszenie do naszego cyklu podcastów, o którym będziemy, w którym będziemy rozmawiać o akwarystyce. Bardzo się cieszę, że ktoś będzie chciał mnie słuchać, jak opowiadam o akwariach i nie będzie go to nudziło. E, Okej, okay, to może zacznijmy od razu, z, od początku. Opowiedz, jak, jak zaczęłaś Twoja przygoda z akwarystyką? Kiedy miałeś pierwsze akwarium? Pierwsze akwarium to była kula, oczywiście. Mama kupiła mi rybkę, miałem lat może 9, może 10. Rybka nosiła imię Klara. Klarą cieszyłem się jeden dzień, bo wyskoczyła z tej kuli. Teraz, wiedząc o akwarystyce, co wiem, no to chyba wiem dlaczego wyskoczyła. Kiepskie życie rybki w kuli. I potem długo, długo było nic, a potem akwarium chyba po jakimś sąsiedzi dostałem. Ono jeszcze było klejone kitem, w ogóle z takimi ramami tak, tak, metalowymi. Tak. I tam jakieś neonki trochę egzystowały, ale krótko, bo akwarium było na parapecie. Zresztą zwróć uwagę, że bardzo długo ludzie trzymali akwaria na parapetach, nie? Tak, tak. Tak było. Bo też miałam przesąd... takie z, brą... z taką obudową ze sklejki, już się pojawiła żarówka, ale jednak też trzymam na parapetach. Posiadanie akwarium w tamtych czasach, mam na myśli lata 80. jeszcze i początek 90., była powiedzmy sobie szczerze, upierdliwe. Bo tak, to było głośne. Te pompki, które produkowały powietrze i natleniały, bo w ogóle nie mówimy o morskich. No tak, zakładam, tak jeszcze nie. E, to było głośne. E, grzałki, które były prymitywne i potrafiły zagotować wodę. E, kolega miał, i ciekawy jestem, czy to było powszechne, żarówkę, która była do połowy zanurzona w wodzie i oświetlała akwarium, a jednocześnie je grzała. Taki patent. No. Trzeba, do tego wrócić. Może? <laughs> no, być może tak. E, I słyszałem tylko opowieści, ale to były jak opowieści o wielkich samochodach jeżdżących w Ameryce. Że podobno jakiś znajomy gdzieś marynarz na wybrzeżu ma morskie. I... Ale to jest strasznie trudne, bo ta woda musi falować. I tak zawsze sobie wyobrażałem, że jak będę miał akwarium morskie, to będę musiał stworzyć system, który będzie poruszał tym akwarium, żeby ta woda falowała. No to już parapet może nie znać egzaminu. <laughs> A potem mój brat kupił mi kostkę e, taką bardzo malutką, 25-litrową, chyba słodkowodną. I zainteresowałem się na poważnie. Stwierdziłem, że nie będę się spinał, chcę, żeby to było ładne. I to było po prostu akwarium roślinne, w którym pewnie trzy neonki pływały. Tak. I wpuściłem tam krewetki Amano. I mhm. tak naprawdę od Amano zaczęła się moja miłość do akwarystyki, bo nie wiem jakim cudem to jest podobno trudne, ale mi się rozmnożyły te Amano. Mhm. I to było fajne. I ten rytuał co tydzieńowe czyszczenia tego akwarium tej podmianki wody. Potem gdzieś woda z filtra RO się pojawiła, nareszcie, że można jej używać i one są szczęśliwe. Chociaż nie powinno się dawać samej wody z RO. Teraz już wiem do akwarium słodkowodnego. Tak. A potem w sklepie akwarystycznym w Katowicach, w którym się zapatrywałem, pojawiły się drzwi, i to było jak wejście do Narni. Tak, z niebieskim światełkiem. Z niebieskim światełkiem. Ja to zobaczyłem i w tej sekundzie. Albo nawet milisekundzie, akwarystyka y, słodkowodna odeszła. Stwierdziłem, że to już jest przeszłość. Zobaczyłem te kolory. Y, zobaczyłem, że to żyje. Y, Szymon, który y, pracował w tym sklepie, włożył rękę do akwarium z krewetkami czyszczącymi, one podleciały i, i, i usiadły Cieszymy. mu na palcach. Teraz wiem, że to odruch po prostu, ale wtedy pomyślałem, że są oswojone. Mhm. I jeszcze wtedy była jakaś kornuta w tym sklepie. I jak zobaczyłem tę malutką pudełkową rybkę z tymi małymi płetwkami, pomyślałem: o ranę, bardzo chcę to mieć. I on wtedy powiedział: możesz mieć, to już nie jest tak drogie. Mm -hmm. I mój pierwszy zbiornik miał 55 litrów. Do dziś, dziś wiem, bo był zrobiony specjalnie dla mnie, że miał za cienkie szyby. Mm -hmm. I pierwsze kroki były bardzo trudne, między innymi dlatego. Śmieje się, że w odpieniaczu, który wtedy zastosowałem, a to był taki odpieniacz zawieszany, mm -hmm. producent albo ktoś, kto mi sprzedał ten odpieniacz, nie zamontował gąbki. Okay. Dzięki temu w dość szybkim czasie przeszedłem przez e, przyspieszony kurs plak w akwarium. Miałem wszystko. Miałem glony, które w ciągu godziny potrafiły zakryć całą. Godzinę. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe w akwarium. No ja też do tej pory nie wiedziałem. No, <laughs> pełne zaciemnienie, mm -hmm. i, no ale wtedy się pojawiły dino. E, po dino było Ciano. Mm -hmm. e, także co chcesz? glony nitkowate i tak dalej. Dopiero chyba po pół roku poszedłem z tym odpieniaczem, inaczej, zatkał się. I zadzwoniłem do znajomego, mówię, ty, ale, ale. Mówi, no wyjmij tę gąbkę. Jaką gąbkę? I od tego momentu już wszystko było proste, słuchaj. No tak, bo w słodkowodnym używamy gąbki, yy, i tutaj sprawa mogła się skomplikować. Tak, tak. Yy, były oczywiście niezliczone zwierzęta, które nie wytrzymały w moim akwarium. Ale w pewnym momencie. A, no jak się skończyła ta historia z akwarium, warto powiedzieć, yy, bo zaczynałem od, yy, od jarzeniówek w akwarium mm -hmm. morskim. Tak, tak. Czyli cztery wielkie arzeniówy na dzień i na noc aktyniczne światło i weszły LEDy. I kupiłem w sklepie jedną z pierwszych lamp LEDowych, już nie pamiętam co to było. Mm -hmm. nie, nie było to jakieś cudo, ale już było automatyczne ściemnianie i w ogóle programy. I chciałem ją zamontować na tylnej ścianie akwarium i zamontowałem. Tylko troszkę mocno, za mocno nakręciłem. Dokręciłem. I to nie poszło od razu. Mm -hmm. Dzień wcześniej czy noc wcześniej z kolegą się bawiłem w różnych klubach w Katowicach, co jest mi kompletnie obce, ale on mnie wyciągnął. I jestem po balandze, niedospany, jeszcze troszkę zawiany i budzi mnie głos, głos żony: Jarek, chyba akwarium pękło. Akwarium stało na biurku nad komputerem. Mhm. No więc słona woda super, tak. w ogóle rewelacja. Wiadra, przenoszenie tego to jeszcze była niedziela. Szymon specjalnie sklep otwierał. Wrzuciłem to do. do no, bez żadnego przystosowywania tych roślin i koralowców. No i wtedy zapadła decyzja, że kostka 108 litrów, taka grubość szypi, jaka ma być. I do dzisiaj mam to akwarium. Wow, ile to już lat? Osiem osiem lat w akwarium i jest wiele koralowców, i jeden błazenek, i jedna krewetka, które są ze mną przez 8 lat. Naprawdę. A jakie są twoje ulubione koralowce? Były to szczęście? zoasy, ale ja nie mm -hmm. mam szczęścia do zoasów. Muszę powiedzieć, że zoantusy to jest coś, czego jeszcze nie opracowałem. Mm -hmm. Zdarzało mi się trzymać przez wiele miesięcy, ale w końcu zawsze padały. Ja uwielbiam, zawsze mylę SPS-y z LPS-ami. Quadricolor to jest SPS, prawda? Nie, quadricolor to jest ukwiał. Ukwiał, przepraszam. Mam dużo ukwiałów. Okej. Okay. Problem z twardymi, czyli LPS-ami. Nigdy się u mnie nie utrzymują. Dość długo trzymałem małże. Chyba z 8 miesięcy udało mi się najdłużej utrzymać. Mm -hmm. A potem w ciągu jednego dnia zniknęła gdzieś. Masz jakieś ryby? Bo czasami ryby mm -hmm. zjadają środek małży. Nie masz takiej ryby, mam, która mogłaby tam... Mam dwa błazenki. Zawsze mm -hmm. trzymam dwa błazenki. One się, znaczy partnerka głównego błazenka tego ośmioletniego się zmieniała. I ciekawe, mm. on dwa razy zmienił płeć. Tak, no to jest, to jest w ogóle najbardziej chyba fascynujące, jak zaczynamy interesować się akwarystyką morską, i, ale jak one zmieniają płeć, tak? tak. No to A kiedy wiesz, że zmieniają płeć i złożyły jajka? Kiedy samica zaczyna cię gryźć w rękę. <gryśla> tak. Jakie to jest wredne? Że zostawia ślady po prostu? Tak, tak. I te ząbki w ogóle takie niewinne malutkie, ale jednak potrafią To prawda, takie tak. płytki. Mhm. Więc to jest to. Mam kseni bardzo dużo. Mhm. Bo Ksenia to właściwie trochę jak chwast się u mnie, co nie świadczy dobrze o czystości mhm. mojego zbiornika pleni. Mam dużo grzybowieńców. Mhm. One fajnie przekrywają skały i no w ten tak. sposób nie rosną miglony na skałach. Co jeszcze mam z koralowców? Właściwie niewiele więcej. Mam taki koralowiec, tylko nie jestem w stanie wymienić jego nazwy, papaja się na niego mówi. On wygląda jak... Tak, to jest Ksenia, klawularia tylko... papaja chyba. Tak się nawet nazywa. Tak, klawularia papaja. Mhm. I ona jest podobno trudna do utrzymania w niektórych zbiornikach. U mnie się po prostu pleni mhm. i obdarowałem już kolegę parę razy tym. Twarde koralowce, jak mówię, kiepsko i to tak dość szybko giną mhm. u mnie. Znaczy wiesz, masz dość małe akwarium, bo 108 mhm. litrów to nie jest duże akwarium, tak. a jednak koralowce każdy ma specyficzne warunki do życia, więc trudno tak. jest je wymieszać w tak małej przestrzeni, bo to po prawda. prostu SPS-y potrzebują czego innego, LPS-y czego mhm. innego, miękkie czego innego. Ukwiały jeszcze innych rzeczy, więc chyba z takiego powodu jest trudno w tak małym akwarium. Nie ma to jakiegoś olbrzymiego systemu filtracji, żeby mogło wyfiltrować odpowiednio wodę, żeby miała tak. fajne warunki. Te kwadry, które mam, to są kwadry, które się z jednego ukwiału zrobiły. One mhm. po prostu tak mi się podzieliły, więc można mieć wyjątkowo dobre po prostu warunki dla kwadri. Mam jeszcze, ale to widzisz, też ukwiał. Boże, jaką się nazywa? Tak mi dobrze szło, jeśli chodzi o pamięć i nazwy różnych gatunków, które mam. Szorstnika, tak, szorstnika tak. mam. Mam szorstnika i szorstnik też jest ze mną od samego początku. To też bardzo długo. Mimo, temu, mimo tego, że zrobiłem mu kiedyś straszną krzywdę. Otóż, zbiornik jest mały. I kiedyś grzebiąc w piasku, czego też się nie powinno robić. Przez 8 lat nie zmieniałem piasku, żeby było ciekawiej. Mhm. Zobaczyłem, że coś jest pod piaskiem, jakiś glut. Mówię, co to jest? I wyciągam mhm. tego gluta. I wyciągam. I on jest tej wielkości. Tak, to taka, ta rureczka, tak? I nagle patrzę po drugiej stronie, on taki biedny. Gdyby miał oczy, ale ja widziałem w, ty, w tych jego mackach, w, ty, w tych wewnętrznych, zielonych mackach, w tej, na zasadzie, co ty stary zrobiłeś? Ale wyobraź sobie, że odbudował sobie to i, i przeżył i... Mam jeszcze, jeśli chodzi o życie, czyli tak, dwa błazenki. Bardzo długo um, miałem też um, dużo krewetek, została jedna niestety, ta najstarsza. Mhm. Ale poczekam aż zemrze, bo zauważyłem, że dodawanie nowych krewetek, jak są stare, chyba niedobrze służy. Chyba nie lubią nowych. Kto Choć, lubi? Kto lubi, to prawda, w zbiorniku. Um, I co jeszcze? Mam krewet krewetkę kopiącą. Tę taką pistoletową, mm -hmm. mówiąc krótko. Tak. I przez długi czas żyła z babką w symbiozie, i to było cudowne, bo przez pewien czas miały norkę dokładnie tak, jak się patrzyło. Mm -hmm. I widziałem, jak mieszkają razem w tej norce, jak ta krewetka czasem broni tę babkę. Także to też jest, jest fajne do obserwowania zjawisko tej symbiozy. A nadajesz nadal imiona swoim zwierzaczkom tak, w akwarium? Tak, tak. Okay. Chociaż nie, błazenki imion nie mają. Krewetki miały imiona moich niedoszłych teściów. <laughs> Naprawdę. To jest Była wspaniale. Była Irenka i Czesław. Pozdrawiamy Bo, Irenkę i Czesława. Oczywiście, jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach. Podobnie jak z ich córką. Jest, Iza jest chrzestną mojego syna, także tak się to poukładało. Ksenia to Ksenia. Błękitek, miałem taką błękitną rybkę, nie pamiętam też gatunku. To był błękitek, także nie da, daje imiona. Mhm. Ale dopiero po pewnym czasie, bo. Zauważyłem, że nie należy zbyt szybko, jak wprowadzasz nowe zwierzę, dawać imienia, bo się człowiek przywiązuje. E, tak, tak. A czasami ich e, przygoda w naszym akwarium nie, nie trwa zbyt długo. Ale to ja cię o coś zapytam, Debora. Jaka, jaka, jaka jest Twoja opinia odnośnie chorej rybki? Co się robi z chorą rybką? E, Dokonujesz eutanazji czy nie? nie? Nie. Nigdy nie dokonałam eutanazji. Zazwyczaj staram się walczyć do końca. Mhm. E, Kilka razy stosowałam kwarantannę, gdzie odławiałam rybę i tam podawałam Jestem. jej leki. Na ile się daje ją odłowić, ale miałam dużo szczęścia, jakby w, w mojej przygodzie akwarystycznej. Zazwyczaj ryby mi nie chorowały. Mm -hmm. raz tylko wprowadziłam jakąś koszmarną chorobę z jedną rybą, o której zawsze marzyłam. To był e, japonikus i mm -hmm. w momencie, kiedy wpuściłam, tak straciłam w ciągu dwóch dni całą obsadę rybną. E, tak, więc e, nie miałam wielkich problemów z chorobami. Raz mi się to zdarzyło i właśnie wtedy próbowałam e, leczyć. Mm. Ale no, leczymy zazwyczaj nie w zbiorniku ogólnym, bo to jest m, najtrudniejsze, bo tak mm. naprawdę podając jakiekolwiek leki... E, też robimy krzywdę bezkręgowcom, Innym, mm -hmm. e, no innych, których nie, nie musimy leczyć. Żadna kuracja chemią nie kończy się w stu sukcesem. To też mnie nauczyła tak. akwarystyka. Jeszcze tak wiem tak. to, że jak coś się dzieje, to dzieje się szybko. Oj tak, na, na dobre rzeczy trzeba troszeczkę poczekać, a jednak te zmiany, które są złe, następują drastycznie szybko. Znaczy, nie chcę wyjść na kogoś, kto dokonuje eutanazji jak Hitler, bo nie o to chodzi. Mówię o sytuacji, kiedy ewidentnie już widzisz, że, no, że to są ostatnie podrygi. Tak jest. Mhm. Okej, okay, Ale akwarystyka, pomimo tego, że masz jedno akwarium od 8 lat, mhm. e, sprawia tobie dalej dużo radości. Wiesz, co? Bo to jest tak, że to akwarium jestem chyba. Mam jedyne studio nagrań w Polsce. Ona jest w domu, to jest to, w którym pracuję najczęściej wieczorami. Mhm. Ona jest w reżyserce, w tej części pokoju, w której dużo montuję i spędzam najwięcej czasu. I po kilku godzinach patrzenia na ekran, jak tylko spojrzysz w lewo i zobaczysz rafę koralową, to po prostu wzrok się resetuje, umysł i tak dalej. Więc e, ja się też nauczyłem pewnego dystansu. Kiedyś mm. było tak i robiłem to, co robił każdy akwarysta czyli co chwila podchodziłem i sprawdzałem, czy wszystko żyje. E, nie ma sensu. Co, co ma być, to będzie. Tak samo nigdy nie zamieniałem e, swojego akwarium w laboratorium chemiczne i nie testowałem 50 testami, bo no bo chyba nie o to chodzi. To jest ciekawe, bo w naszym cyklu podcastów będziemy mieć różnych gości i właśnie chciałam posłuchać różnych punktów widzenia. Mhm. Ja też miałam dwa różne podejścia. Miałam akwarium, gdzie z pełną precyzją wszystko testowałam, dawkowałam. A drugie akwarium żyło sobie no swoim i co? życiem. I tak naprawdę Namirem wspominam to, które sobie żyło swoim życiem. Znaczy. Wychodzę z takiego założenia, teraz już po tych 12 latach, kiedy jestem akwarystą, mogę to powiedzieć, że jedno spojrzenie na akwarium ci mówi, czy coś jest ok, czy nie jest ok. A jak masz akwarium dłużej, to jesteś w stanie nawet mniej więcej wiedzieć, co jest nie ok, prawda? Tak, oczywiście. Jeżeli się zaantusy nie otworzą, akurat cholera wie dlaczego się nie otworzą. Sobie się akurat to nie stwierają. No to, to, to nie jest dobry, dobry pomysł. Ale w przypadku na przykład Ksenii, Albo grzybowieńców, jeżeli się nie napompują, no to wie, że coś, coś tak. jest nie tak i trzeba interweniować. Zantusy w ogóle, ja, ja miałem też pecha, bo ja przywlokłem zantusy, na Zantusach kiedyś te takie krabiki, które są. Mhm. One są bardzo trudne do wyplenienia. Tak. Nauczyło mnie też bycie akwarystą tego, że nie należy rzucać się na nowinki i cudowne środki. Mhm. Metoda na wódkę, co jeszcze? Woda utleniona. Tak, tak, tak. Ja pamiętam tylko jedną rzecz i do dzisiaj mam wyrzuty sumienia. Miałem problem z glonami i gdzieś zobaczyłem na YouTubie, było mało wyświetleń tego filmu i to mi powinno dać do myślenia, gościa, który strzykawką w różne miejsca skały właśnie wstrzykiwał wodę utlenioną. Mhm. Ja to zrobiłem i zobaczyłem jak nagle żyjątka różne uciekają z tego. Tak, tak. Często stosujemy chociaż wodę utlenia, no to chyba ciekawe, bo z tego co wiem, to aptazję można e, wstrzykując w skałę, aptazję mm -hmm. zabijamy, ale zazwyczaj... Tak, ale zazwyczaj to uszkadzamy ją e, sokiem z cytryny. E, a ocet... Nie wiedziałem. Tak, tak. Tak się czasami robi, ale może nie kombinuj. Jak masz grzybowieńce, to by porosły skałę, to już nie ruszaj. Ale tak się czasami robi, żeby po prostu uszkodzić. Tylko tak naprawdę często aptazja w momencie zagrożenia ona wypuszcza dalej i się sieje, więc. Ja to samo mam z Ksenią i wiem, że tego się nie powinno robić, ale po prostu je czasem urywam daje koledze i z tych strzępków cudowne nowe tak. kolonie powstają. Ale Ksenia jest takim e, pociesznym zwierzaczkiem, że tak naprawdę to jest zazwyczaj pierwszy koralowiec, e, który wpuszczam do akwarium. cudowny, on się rusza, nie tak. ja popuje. I ja też sobie kiedyś wróciłam po wielu latach, mówiła tak Ksenia, no tak Ksenia. No, dopóki nie miałam plagi. Ale jednak o, dalej. Niektórych sprawiało... w ogóle nie rosną. To jest niesamowite. O. Nauczyłem się tego, że na pewno jeżeli masz małe akwarium, nie powinno się wprowadzać dwóch rodzajów istot. E, rozgwiazdy, nie wiem, dlaczego ludzie natychmiast chcą mieć rozgwiazdę. E, mm -hmm. Dla mnie rozgwiazda zabiła całe życie w piasku na dzień dobry. I to, był, to było właśnie 8 lat temu, kiedy po raz ostatni zmieniłem piasek, bo podobno wyżera. Wszystko to, co jest ważne i dobre w piasku. No tym się odżywia. A jak grubą masz warstwę tego piasku? A, Taką tyle. standardową. No, 3-4 okay. centymetry. A druga istota, ona jest fajna. Mam na myśli jeżowca y, z tymi długimi igłami jaką się nazywam. Diadema. Diadema, oczywiście, że diadema. Okay. Ale ona chyba nie była u ciebie zbyt długo. No, strasznie szybko rosną. Właśnie. <laughs> Nie pojechałem do Chorwacji, żeby się przekonać, jak to jest, jak się nadepnie na jeżowca, bo wpakowałem łapę. Mhm. I jeszcze robiłem jedną rzecz, to, co jest nieetyczne i nie powinno się robić. A mianowicie, jak diadema zaczęła rosnąć, to jej odłamywałem te kolce. One są jak włosy, to nie boli diademy. A czy ktoś pytał o diademy? Nikt nie wie, czy ją tego, to nie boli. Nie o to chodzi. To one potem odrastają sześć razy szybciej. I w pewnym momencie ona już zaczęła mi zahaczać o różne rzeczy. Mhm. I mam teraz... Tak samo śmieciarza nie lubię. Dałem Taak. koledze, bo śmieciarz brał wszystko. Ale on też tak dużo uroku nadaje akwarium, ale też jego przygoda w akwarium zazwyczaj jest bardzo krótka. Najgorsza istota, którą miałam, miałem i... Piękna, po prostu piękna, ale jednocześnie straszliwa. To jest krewetka Arlekin. Mhm. Ona jest cudowna, ona jest piękna. To była jedna z pierwszych, właśnie zwierząt, które zobaczyłem w sklepie u Szymona i u Pawła w Katowicach. Dopiero potem się dowiedziałem, że się żywi starletkami, których mam od groma w akwarium, ale jak zobaczyłem, jak się pożywia. To właśnie z tego powodu też węża nie mam. No, ona ma takie dwa... Właściwie chyba jeden ma taki kolec, którym odczepia swoją ofiarę od szyby hmm. i potem ją zabiera ze sobą. A słyszałem, że jak jest większa rozgwiazda, to pozwala jej żyć, tylko ją zjada po kawałku. Wstrzykuje jej środek znieczuleniowy. No. I tym miłym akcentem. A co robisz z akwarium, jak jedziesz na urlop? To jest problem oczywiście. Tak. Mam kolegę Roberta Zembrzyckiego, który przyjeżdża i co dwa dni y, karmi. Mhm. Teraz zauważyłem, że karmienie właściwie nawet co trzy dni może następować. Nie widzę jakichś większych problemów z rybami. A korolowcy y, też karmisz? Y, y, tak, ale zauważyłem, że jak ich nie karmię, to są ładniejsze. Kiedyś im dawałem krewetki prosto do pyszków. Teraz po mhm. prostu by to zajmowało za dużo czasu. Y, stosuję do karmienia y, ostatnio wasze produkty. Mhm. I widzę, że się one napompowały i są szczęśliwsze, więc już nie kupuję w Lidlu krewetek. Także jest ktoś, kto się tym zajmuje, no bo jest na przykład kwestia dolewek, kwestia tego, że coś się może zatkać. Ja mam klasyczny system z sampem pod akwarium i z odpieniaczem. I przynajmniej trzy razy w, tych, w ciągu tych ośmiu lat mi się zdarzyło, że krab pustelnik, miałem ich kilka, po prostu wlazł i zatkał mi odpływ. I wtedy się okazało, że rura retencyjna naprawdę się przydaje. Oj tak, oj tak. To chyba o tym się przekonał każdy akwarysta. Tak. tak. <gry> Okej. Okay. Wydaje mi się, że. Rozgadałem się, co? Nie, strasznie mi się podoba. Ja mogłabym Cię słuchać, i wydaje mi się, że wielu Polaków lubi Cię słuchać, więc jakby. Chyba, że ich sprowadzam na złą drogę. E, tak. E, jak chwaliłam się tym, że będziemy mieć gościa, polski głos Google Maps, to znam reklamację, ale mnie ostatnio wyprowadził w pole. Musiałbym więc. ci pokazać mój telefon i Instagrama. Okej. Okay. Więc e, nie mogę się powstrzymać, żeby cię nie poprosić, żebyś powiedział Słyną coś. Cynną po, tak? Tak, po googlowskiemu po prostu. Okej, okay, to trochę zmodyfikuję. Kieruj się na południe, tu jest Aqua Forest. Super. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za to, A że nas ja odwiedziłeś. Za Dzięki wielkie, do Dziękuję zobaczenia bardzo.